I co? Smakuje? Ewald, no dobrze, uwielbiała krupnioki z grilla. Widzisz? Ty, ale jak to ładnie wygląda. Ewald, ty jesteś lepszym kucharzem jak muzykiem, no nie ma to tamto. Ej, Berci, tego nie jest. To jest element ozdobny. Element ozdobny? No to! No bo to nie jest do jedzenia, ale patrz, jak pięknie wygląda. Ej, ta pięknie wygląda, a pluzina na kotlecie idzie pawia puścić normalnie. No nie, no widzisz, ty się nie zna, no. No przecież w Duma to se możesz jeść byle jak chcesz. A weź sobie wyobraź, ekskluzywno francuska restauracja. Przecież tam to nie ino musi smakować, to musi wyglądać, rozumiesz? Tak, no to to jest jak mecz z oprawą, no. No. Dobrze gada? Revelation. No, revelation. A czekaj, a weź sobie wyobraź konkurs kulinarny. Może to? No może... właśnie, coś takiego jest dzisiaj, pokaz jedzenia u Alojza. Tak. I sobie wyobraź, że startuje 100 kucharzy. I teraz każdy oczywiście super gotuje, nie? Sama szpica. I Kery wygro? No, Kery. No ten wygro, Kery wniesie te żarcie w najlepszej oprawie. Tak. I zanim każdy z tych, wiesz, tych sędziów spróbuje, już masz punkty. Dokładnie. No nie ma to tamto. Patrzą i mówią, mi jest super. Nie ma to. Nie, jasne. Ida. Ale właśnie, jak się idziesz? Z krupniokiem do Alojza? Ida do Alojza. Do Alojza! Tak, ja ci zaraz pokażę, że jest prawdziwy hop. Hop, Kery, umie zarobić kupa szmalu, no. Ale nie do rynki, no zamień to do jakiejś folii, do serwetki. Na razie się to schowia, tak, a potem do kapsy, no. Lecz na razie. O matko, zaś się zaczyna. O jest. Smacznego. Ja wiem, o co ja...